Cześć, dzień dobry kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie z kuchni. Kolejny vlog, godzina 8 rano, ja witam się z Wami z kawą. Biorę się za robienie ciasta, to jest deserek. I deserek nazywa się, słuchajcie, mleczna chmurka. Jakoś tak, mleczna pianka, przepraszam. Do wykonania jej potrzebuję 500 g wody, 2 opakowania galaretek w proszku o dowolnym smaku, 540 g mleka skondensowanego, niesłodzonego, mocno schłodzonego i owoce. Ja mam malinki borówki, a galaretki będę miała pewnie kiwi i truskawka. Jakoś tak jeszcze zobaczę, bo mam sporo galaretek, także będę tworzyć, bo jest napisane, że według Thermomixa mojej roboty jest 10 minut, ale ogólnego czekania jest 3 godziny. Także powinnam się wyrobić, żeby przynajmniej był gotowy, zanim wyjadę na rzęsy. Teoretycznie powinien, a jeżeli nie, to po prostu będzie jak wrócę z rzęs, bo tak, mam dzisiaj rzęsy o 12, widzicie tutaj już końcóweczki. Ja wiem, że dla niektórych to jest jeszcze sporo rzęs, ale jak ja widzę takie rzęsy, to na mnie już się denerwuje. Już dla mnie jest za mało, wolę jak one są jednak pełniejsze. Przebudziłam się o 8, spałam na sofie. Słuchajcie, pamiętam tylko, że oglądaliśmy ten serial na Netflixie o tym mordercy. I następne co pamiętam to, że budzę się, bo Andrzej gdzieś wyszedł i mi pokazywał, słuchajcie, zdjęcie, jak ja śpię z Basterem głowa do głowy. No po prostu było takie cute, ale zapomniałam mu powiedzieć, że wysłał zdjęcie, jak nie zapomnę, to go poproszę i Wam tutaj gdzieś wkleję, jak spaliśmy. Także co, zaczynamy tego vloga. Posprzątałam wczoraj rzeczy Bastera. Okazało się, że jest tego dużo, dużo więcej niż planowałam, ale to zobaczcie sobie teraz. Widzieliście przed, a tak jest po. Słuchajcie, no niestety to jest ogromne pudło, widzicie jakie to jest, więc bardzo ciężko jest tutaj to ułożyć jakoś super ładnie, ale chociaż przejrzałam mu te rzeczy, zobaczyłam co jest co i jakby te najlepsze ulubione są u samej góry, to są właśnie te jego ulubione kości, o których Wam mówiłam z Wilkinsona, które kupuje mu moja mama i tutaj właśnie ma paręnaście ich sztuk. Tutaj są te rzeczy, które kupiłam teraz. Tu ma te kości, z którymi on się na razie znudził. Kolejne kości, które uwielbia, to są te warkocze. Tutaj pod spodem mam 12, słuchajcie, opakowań tych kiełbasek z Tesco. Tutaj ogólnie, jak widzicie, mam różne przysmaki, całe wielkie pudło. Tutaj są rzeczy, które on lubi. Scotta, słuchajcie, na przykład te Dreamsy, on uwielbia. A co najlepiej działa przy treningu, to są te kiełbaski. To jak go czegoś uczymy, to używamy tylko tych kiełbasek i on je po prostu ubóstwia. Także mamy tutaj całe opakowanie tego. Tutaj upchałam, słuchajcie, pizzę, tutaj ciastka. Tutaj ma różnego rodzaju ciasta, ciasteczka. Wiecie, wszystko. No muszę tak poupychać, bo nie mam innego wyjścia. Są tego ulubione. Także ma tu jeden pojemnik, tutaj drugi, tutaj duży trzeci i to. I to jest naprawdę sporo, także muszę troszeczkę zwolnić z kupowaniem mu przysmaków, żeby po prostu rzeczy się nie przeterminowały. No ale tak to wygląda. Jestem zadowolona, bo po prostu chociaż wiem teraz, co jest gdzie. Także idziemy do przodu. Słuchajcie, jaki success story jest. Kochani, ja jestem po rzęsach, jest godzina, nie mam zegarka, tu chyba po czwartej jakoś, tak myślę, bo skończyłam rzęsy o trzeciej, Andry nie było, także poszłam sobie do Azdy, a tam podjechał też Andry i stwierdziliśmy, że nie ma co, słuchajcie, jechać na zakupy później albo jutro, skoro jesteśmy w Aździe, to zrobić zakupy w Aździe. I jak wiecie, nigdy Wam nie pokazuję zakupów spożywczych, ale ostatnio mi się bardzo to spodobało przy tych wszystkich wielkich cenach, jak ktoś tak na szybko pokazuje, nie pojedynczo, ale ogólnie co można kupić i za ile w różnych supermarketach, czy to w Polsce, czy to w Anglii, to stwierdziłam, że i ja Wam na szybko pokażę. Mam tych zakupów bardzo dużo, także najpierw pokażę Wam rzeczy do lodówki, ja sobie je schowam i pokażę Wam drugą siatkę po prostu. Także za wszystkie zakupy, które tu widzicie, daliśmy 85 funtów, ale wydaje mi się to całkiem dobra cena, bo mamy i mięso, i mamy warzywa, i mamy jogurty i tak dalej, także sami zresztą zobaczycie. Ale powiem Wam, że ta właśnie marka Azdy jest mega fajna, bo na przykład ten serek, który jest jak Filadelfia, kosztował tylko 80 pensów, a ja go potrzebuję do masy, do ciasta marchewkowego, które jutro zrobię i nie ma sensu przepłacać za Filadelfię 80 pensów. No ale Wam szybko pokazuję. Tak jak mówię, 85 funtów i to jest to, co kupiłam. Jogurty dla Andre.
truskawka, czekolada, czekolada, ogórek, te jogurty z pomarańczą dla Andrę. Te wzięłam dla siebie, ponieważ zobaczyłam je u Sylwii z kanału Sylwian Glitter i bardzo mi one, jestem ich po prostu ciekawa i one były 4 za 3 funty, właśnie ten soft cheese. Andrę dzisiaj nam robi tego kurczaka na obiad z tą pastą, z tym sosem i z tymi warzywami. Mamy tutaj różne. Mleko, chicken courgettes, to są te garlic herb, tutaj mamy ryby, tutaj mamy kotlety, które będę jutro robić, dwie paczki pierogów z mięsem, są tańsze u nas w Aździe, bo w Aździe one kosztują po funt 50, a w polskim sklepie kosztują 2 coś, krem do kawy, śmietana do mizerii, trzy razy morliny, u nas idzie spoko, bo sporo, bo Buster uwielbia polską szynkę i 2 razy marchewka, jedna pójdzie do rosołu, druga do ciasta marchewkowego. I tutaj druga część, 2 razy pomarańcze dla Andrę, czekoladowe batons, paluszki dla Andrę, kawa, słuchajcie, nie mieli tej kawy ze Starbucksa niestety. I wziąłam sobie takie coś na spróbowanie, special edition Nescafe Gold, czekolada z karmelizowanym orzechem, latte i ona ma 76 kalorii. Także ogólnie ja i tak używam ekspresu, ale czasem na szybko taka jest fajny. 2 razy mandarynki, bułka tarta, woreczki do robienia tostów, przyprawa, kostki rosołowe do dekorowania jutro ciasta, orzechy, biała czekolada do polewy, do dekorowania ciasta. Wzięłam w końcu, słuchajcie, tą wodę różaną, także zobaczę, jak u mnie się sprawdzi. Ja zawsze ją widzę w Denku i Kingi, także dziś jak przychodziłam, mówię, biorę. Andrę sobie wziął małą nutellę, cebula, ziemniaki i cheetosy. Także to wszystko, 85 funtów, można było, powiem Wam, zrobić te zakupy tańsze, ponieważ były jeszcze inne tańsze zamienniki basicowe Azdy. Ale na przykład te Chicken Kievs wyglądały malutkie i no nie wyglądały za ciekawie. A, przepraszam, i bagietkę, i dużą Tiger Love bagietkę, tak, bo teraz właśnie na nią patrzę. I było dużo takich produktów, które było widać, że jednak jakość jest bardzo słaba. Tak samo mandarynki, nie wiem, były pomarańcze, ale te pomarańcze były takie malutkie, niewiele większe od normalnych mandarynek. Także na przykład do wody musiałabym ich wkroić chyba z 3, żeby była jedna. Także, no, też patrzyłam trochę z głową na to wszystko, więc myślę, że mogliśmy jeszcze z 10 funtów zaoszczędzić, ale nie byłoby to to samo. I tak uważam, że słuchajcie, to są zakupy dla nas spokojnie na cały tydzień, tylko co jutro będę musiała świeże pieczywo na cały tydzień do kanapki sobie dokupić. I mamy wszystko, i mamy i pierogi, i kurzony, i wszystko, i rybę. Także myślę, że jest całkiem okej. Żałuję bardzo, że nie było tej kawy ze Starbucksa, ale może będzie ona w Tesco jutro, jak pojadę, pójdę po świeży chleb. Mam nadzieję, finger crossed. I słuchajcie, zrobiłam deser, ja już go nawet zjadłam, ale nie miałam Wam go kiedy pokazać. Pokażę Wam ten, który już zrobiłam z owocami. Zobaczcie, jaki on jest piękny. Poczekajcie, aż go muszę przewrócić. Zobaczcie. Wyszły, tak jak chciałam, 2 kolory. Jest tutaj kolor czerwony, kolor zielony i u góry owoce. I w każdej tej galaretce tutaj mamy maliny, a tutaj są borówki. Także mimo tego, że my ją jemy i jemy z tymi owocami z góry, to te owoce są jeszcze ukryte w środku. I ja zjadłam już jedną. Widzieliście na Instagramie, był kieliszek z martini. Ja tam zrobiłam i jest po prostu przepyszny. Szybki deser, nie dodaje się do niego cukru, bo wiadomo, że galaretka ma już cukier. Mleko niesłodzone, skondensowane i po prostu chwila, moment i jest gotowy. No jestem nim zachwycona i na pewno zrobię jeszcze nie raz. No, a teraz już kończę póki co i idziemy z Basterem na spacer. Dobra, jestem już z tej strony, bo czekam, aż Andrzej zejdzie z gry i wtedy pojedziemy na spacer. Także stwierdziłam, że na szybko Wam pokażę rzeczy, które zużyłam, bo troszeczkę mi się ich uzbierało. Słuchajcie, miałam Wam je pokazać ostatnio i zapomniałam i się jeszcze uzbierało. Także będę lecieć po kolei i zacznę od firmy, którą kocham. I niestety aż 4 produkty zostały mi, wykończyły mi się. Zacznę od pierwszej rzeczy, a mianowicie jest to maska do ciała, odżywcza i regenerująca z kambudżą, tak. I to był ten właśnie balsam. Jezus, jak on pachniał, słuchajcie, jak ja go dawałam na ciało, widzicie, to już jest puste, to jest tylko powietrze. Jak ja go dawałam na ciało, to po prostu Buster przychodził i nie chciał lizać, musiałam uciekać przed nim.
to dla mnie w ogóle pachniało jak takie ciepłe ciasto z jabłkami. No po prostu boskie. Ja byłam zakochana w tym zapachu i na pewno jeszcze będę kupować te balsamy, tylko tak jak mówię, mam tego sporo, użyłam teraz tą kolejną maskę na noc, też z Flav, także no wykańczam i dopiero wtedy kupuję nowe, ale naprawdę fajna. Kolejną rzeczą jest kolejny serum, który użyłam. Tym razem było to serum z algami morskimi. Bardzo fajne. Wiadomo, powiem Wam, że moim ulubionym z tej serii póki co jest to z awokado, ale to też jest świetne, jest cudowne, super mi się sprawdziło, super nawilżało, no widać, no puste, niestety puste, cudowny produkt, na pewno kupię go jeszcze raz. Kolejne dwie rzeczy, które zrobiłam, pełne powietrza, to są kremy do rąk, jeden to była brzoskwinka, drugi to było banan. Ja Wam powiem, że nadużywałam tego kremu, przez wzgląd tego, że on pięknie pachniał. Poza tym bardzo, próbuję jeszcze coś tu wycisnąć, próbuję. Poza tym, jak wiecie, ostatnimi czasy bardzo dbam o to, żeby pić dużo wody, także w pracy dużo piję wody i bardzo często przez to myję ręce. Co za tym idzie, bardzo szybko zużywam takie kremy, one mi starczyły tak mniej więcej na 6 dni, ale uważam, że cena ich, nie wiem jak w Polsce, ale tutaj one kosztują 2 funty, także spoko, a za ten zapach to jest po prostu, może da się zabić, także oba mi się super sprawdziły. Teraz używam sorbetu do rąk, też oczywiście z Flav. Kolejne rzeczy, które miałam, które zużyłam, była, jest to akurat kolorówka i jest to Lumene, pamiętacie mój kalendarz adwentowy z tamtego roku. Od razu Wam powiem, że w tym roku nie kupię tego kalendarza, ponieważ ma dokładnie te same produkty, które miał w tamtym roku. Także no niestety zmienili szafę graficzną, wygląda kalendarz inaczej, ale rzeczy ma te same. Także nie będę się na niego decydować i to był żel do brwi. Niestety był to bardzo taki przeciętny, jak powiem Wam, robił tyle samo, co na przykład... taki z Revolution, powiedzmy, takiej, wiecie, z niższej marki, także jeżeli chodzi o ten żel do brwi, nie ma co przepłacać i nie opłaca się. Kolejna rzecz, no to kolejny oczywiście shower żel z Fruity by Superdrug. Zostało mi chyba już 2 albo 3, także będę musiała niedługo napaść na Superdruga i kupić więcej, ale tak jak mówię, najpierw wykorzystam wszystko to, co mam i dopiero wtedy kupuję następne, ale zobaczcie, ile ja czasu temu je kupiłam i dalej mam spokój, nie muszę kupować, chociaż tak jak mówię, już niedługo się będą musiały, będę musiała iść tam, bo kupię na pewno te same, bo ich zapach jest po prostu boski. Kolejna rzecz to Avant. Jak wiecie, ja średnio lubię tą firmę, ponieważ ona jest pchana do wszystkich pudełek, do wszystkich kalendarzy i zawyższa cenę kalendarzy, bo wszystkie produkty z Avant chyba zaczynały się od 50+. Ale jeżeli chodzi o ten błyszczyk do ust, pomadka ochronna, nawet nie błyszczyk, jest po prostu cudowny. Naprawdę te usta są nawilżone. Wystarczy raz i cały dzień macie te usta takie, no super. Ja mam teraz drugie opakowanie, bo pamiętacie, że miałam ostatnio w pudełku Beauty, także go używam i naprawdę ten produkt jest najlepszym produktem z Avant, który używałam. I chyba już zostały same maseczki. Ale nie, jeszcze mamy sól himalajską. Mega mi ona pomaga na plecy. I to jest ta właśnie zwykła, po prostu... oczyszczająca niby, ale ważne, żeby była himalajska i ta faktycznie jest i nie wyobrażam sobie życia bez soli. To jest całe to pudełko, pamiętacie, które kupiłam w Home Bargains i jest już puste. No, wszystkie maseczki zostały zużyte. Niektóre maseczki już Wam pokazałam, a teraz na szybko Wam pokażę resztę. Wszystkich masek, które zużyłam. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą zużyłam w końcu, była to maska na włosy, którą się nakładało po umyciu. To był taki worek i powiem Wam, że to chyba kosztuje 8 funtów i to w ogóle nie jest warte swojej ceny. To był produkt dla mnie beznadziejny, firma Beauty Pro. Oni mają tak samo maski do twarzy, które są akurat bardzo fajne, ale też ceny jest 5-6 funtów. Czasem można za 4 gdzieś w Sainsbury's na promce wyrwać, ale nie kupujcie tego. To jest naprawdę zwykła odżywka z funciaka lepiej działa na włosy niż to coś. Także ja na szczęście miałam to w pudełku, także nie zapłaciłam. Maseczka z Isany, dwie aplikacje. Fajnie było, bo starczyła na 2 zużycia, ale nie zrobiła nic specjalnego. Face mask to jest ta maseczka fioletowa. Ona też bardzo zwykła, bardziej się czułam jakbym dała krem na twarz niż maseczkę. Kolejną rzeczą było Pink Flamingo i to właśnie było z tego pudełka. Świetna maska, ja je bardzo lubię. Kolejną była żyrafa. Świetna maska. Kolejna żyrafa. Świetna maska. Kolejna, tutaj akurat mam ją zużytą. Uwielbiam, po prostu uwielbiam maseczki Face Fact. Tanie, dobre, ja to będę 100 razy powtarzać. Dziewczyny, nie przepłacajcie za maseczki, bo te są super. I słuchajcie, te płatki z Garniera. Całkiem spoko, ja je miałam teraz w pudełku.
Po wypróbowaniu tych płatków z Elemis, które Wam pokazywałam ostatnio, każdy produkt będzie gorszy pod oczy, ale były bardzo fajnie, było tutaj fajnie wygładzone, także nie mogę powiedzieć nic złego na ich temat. Przeszłam przez to, idziemy na spacer. Cześć kochani, także jestem już na sam koniec. Byliśmy zbierać chestnuts. Niestety, słuchajcie, poszliśmy troszeczkę za późno, bo już było bardzo ciemno, także jeszcze jak byliśmy tam z 15-20 minut, to jeszcze była fajna pogoda, a potem nagle buchło, słuchajcie, i zrobiło się dość ciemno, także niewiele udało nam się zebrać, ale coś tam zebraliśmy, także jestem zadowolona. Pokażę Wam na samym końcu już tego vloga, ale później szybko, wiecie, wróciliśmy do domu, Andrzej wziął się za gotowanie, a w międzyczasie przyjechali jego rodzice, żeby zobaczyć naszą sofę. Bardzo mi się podoba, wiedzieli, że jest super, także fajnie. No i oni pojutrze lecą na Lanzarote, tak, na holidaya. Także przyszli nam zostawić kluczyki do samochodu, bo Andrzej będzie po nich jechał, żeby ich odebrać z lotniska. Oni, wiecie, mają jedno z aut, mają większe, także z walizkami i tak dalej, lepiej ich samochodem. Też będziemy musieli w tygodniu pojechać tam. Przyjemy, że tak w połowie urlopu pojedziemy, pojedziemy w połowie, żeby po prostu zobaczyć, czy wszystko jest ok. Poza tym bardzo dużo gruszek zebrali u siebie w ogrodzie, bo oni mają swoje gruszki i zostawią dla mnie kilka. I więc jak tylko oni wyszli, to zjedliśmy obiad. Słuchajcie, Andrew gotował, bo mówi, że psiocza na niego, że tak mało gotuje. Ugotował, ale powiem Wam średnio, że no takie średnio to danie zrobił, ale nie powiedziałam mu, bo wiecie, jak ktoś gotuje, to się nie mówi, że coś jest niedobre, bo inaczej nigdy więcej nie ugotuje. Także powiedziałam, że dobre, ale było no średnio, tak jak mówię. Dzięki temu zjadłam mniejszą porcję. I sprawdziłam teraz wagę, jest ok. Słuchajcie, jest naprawdę dobrze. Nadal mam te 400-4200 jakoś na minusie, mimo tego, że w tym tygodniu skusiłam się i na pączka, na dwa pączki, bo i w pracy były Krispy Kreme i dzisiaj zjadłam Krispy Kreme, to dwa pączki i zjadłam Twixa we wtorek też, bo dawali w pracy, mówiłam Wam chyba o tym, albo miałam Wam powiedzieć, w każdym razie i tego Twixa zjadłam. I pomimo tego, iż okres mam za tydzień, to ta waga mi tak stanęła, także jest naprawdę ok, że nie idę w górę, a teraz patrzyłam, jest dobra, tylko żebym dzisiaj nic nie zjadła, jest godzina 20:56, myślę, że już nie zjem, także jest ok. Wstaję oczywiście o 3 rano, także ta waga też będzie taka średnia, bo no ten organizm się nie wypocznie, ale jest dobrze. I jutro tak, gotuję rosół, robię, słuchajcie, jutro, o Jezu, nawet nie pomyślałam, że jutro robię taki typowo polski obiad, bo robię i rosół i będę robić kotlety sabowe z ziemniakami i mizerią i będę też robić ciasto marchewkowe, tak, będzie to ciasto marchewkowe, także od rana gotowanie, od rana też będę prała i będę wszystko miała zrobione. Zostało mi 39% tej książki, którą mam, także teraz będę oglądać Love Island. You going to play? Yeah. Okay, so you not ending this episode with me? No. Okej. Okej, call me, so I come. Zaraz mam Love Island, a potem Andrzej mówi, że będzie szedł do łóżka, to ja wezmę sobie Kindla i położę się koło niego, bo chciałabym doczytać tę książkę dzisiaj do końca i jutro Wam zrecenzować książki z tego miesiąca w jutrzejszym vlogu, czyli Wy go widzicie za 2 dni, bo będzie to 3 książka i jutro pewnie zacznę czytać kolejną. Muszę też zaraz sobie w końcu zamówić farbę, bo dalej jej nie zamówiłam, bo nie mogę się zdecydować, z jakiej firmy ją wziąć, bo ten kolor, który ja chcę, no to normalne te firmy, które spotykamy w sklepach, nie mają, także muszę sobie jeszcze poczytać recenzję, żeby ten kolor mi wyszedł dobry, bo wiecie, do pracy trzeba będzie iść na drugi dzień. Już się śmiałam do Andrzeja, że jak mi nie wyjdzie, to po prostu posyka zadzwonię i będzie tyle będzie tego dobrego z tego wszystkiego. No, także co, myślę, że już będziemy dzisiaj zakończać. Słuchajcie, jutro Was za 2 dni Was zapraszam na kolejnego vloga. Ja nawet nie wiem, o czym Wam dzisiaj mówiłam i Wam coś zdękowałam. I coś Wam chyba pokazałam. Widzicie, ja to nie pamiętam, ja tu mam sklerozę. Ale mam nadzieję, że nie wyszedł jakoś mega krótki ten vlog. Mam nadzieję. Jeżeli wyszedł super krótki, jakieś 6 minut, bo ja to, wiecie, zawsze myślę, że to wychodzi 5 minut, a potem 22 minuty jest. Jeżeli wyjdzie za krótki, to po prostu dogram coś z soboty. Tak po prostu zrobię, ale może nie będzie tak źle. Także teraz Wam tylko pokażę jeszcze chestnuts, które udało nam się zebrać. Tak jak mówię, nie ma ich dużo. Leżą tutaj, także to są te.
Niektóre muszą dojrzeć jeszcze. Andry mówi, że parę dni powinno być ok. I prawdopodobnie jutro po Andry pracy pojedziemy szukać ich więcej. I tym akcentem, słuchajcie, zakończam tego vloga i widzę się z Wami za 2 dni.